Sąsiedzi, że jak się sprowadzał tutaj, to wiedział, co może być obok zbudowane. Natomiast jak Państwo kupowaliście tą działkę, wiedzieliście, co jest w studium. Doskonale wiedzieliście, jakie gmina ma plany wobec tej działki. Więc nie wiem, skąd teraz to oburzenie, że miejscowy plan nie jest zmieniany zgodnie z Waszymi oczekiwaniami. A wie Pani, co było w studium, jak już kupowali? Tak, to co jest w tej chwili? Jeżeli kupowaliście w 2013 studium. Zieleniu, tak. Tylko, że studium możemy czytać. Czyli to, co dzisiaj... To jest, nie, proszę Pani, jest to, co dzisiaj się próbuje, plus 40 albo 50% innych możliwości zabudowy. To, co teraz się proponuje w planie, jest resekcją zapisów z aktualnego planu i ze studium, które byłoby obowiązywało w momencie, kiedy żeśmy kupowali nieruchomość. Znaczy nie, to jest dokładnie, to, co jest w tej chwili w planie, jest dokładnie zgodne ze studium, a do gminy należy określenie, uszczegółowienie zapisów miejscowego planu. Jeśli można, Jacek Urbaniak ponownie. Ja rozumiem te uwagi, tylko że każda z nich ma charakter konfrontacyjny. Ja nie będę ich analizował, nie będę się, że tak powiem, wdawał w dyskusję. Ona jest bardzo ciekawa, zapewne z prawniczego punktu widzenia. Ale to jest wariant konfrontacyjny. Ja rozumiem, Państwo, my się nie chcemy tego zmiany koncepcji zabudowy, tak? To my będziemy rzeczywiście wysysać wszystko to, co z tych planów wcześniejszych można wysysać, co ze studium zagospodarowania można uzyskać. I niestety wydajemy się w drogę konfrontacyjną. No, co się mogę poradzić? No tak to wygląda. Chcemy, Pan miał jakieś propozycje, tak? No na to jesteśmy gotowi przystać. Natomiast czy rozstrzygniemy teraz, czy to jest nadużycie prawa? No jak może być nadużycie prawa, to po co żeście wyłączali w tym obecnym projekcie planu apart hotele? Skoro wiadomo było, że ich wcześniej budować nie można, to po co żeście wyłączyli? Jeżeli nie można. Nie, no właśnie nie chcę do tego, nie chcę. Ale ja mogę to powiedzieć, bo sytuacja jest taka, że można się zmienić. Tak? No proszę. Dlatego, że są różne orzeczenia sądu. Ale są zawsze różne. Chciałabym wrócić do tego kompromisu, którego po mojej strony. Pan wspomniał o tym, że jedni mieszkańcy na sali, którzy zgłaszali różne uwagi, między innymi zwiększenia liczby tych mniejszych budynków, tylko że jakby Państwo nie zrozumieli, że ta uwaga sprowadzała się do tego, żeby razem z zwiększeniem liczby jednorodzinnych budynków zmniejszyła się liczba mieszkańców tego przyszłego osiedla. Natomiast Państwo, jak rozumiem, opieracie się przy tym, żeby te mieszkańcy sprzedać. Kompromisem z tym mieszkańców było zaproponowanie zabudowy bliźniaczej, które Państwu też nie odpowiadało. A no i jeszcze te osoby, które były tak bardzo za Państwa inwestycją, to były osoby, które od Państwa chcą kupić mieszkania, które wprost to powiedziały, więc nie wiem, czy to jest przełom naszej dyskusji, czyli nie są to jeszcze mieszkańcy żadnego zadania naszej gminy. Dobrze. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym, jeśli mogę... A mają już te mieszkania? Bo się tak się okaże, że będzie do finalizacji, to nie będzie ich stać na to mieszkanie, więc... Ceny to mam rękowa. Jeśli mogę prowadzić dyskusję na odpowiednie tory, to jesteśmy w konkretnej procedurze. Ta procedura polega na dyskutowaniu o ustaleniach tego, co zaproponowała gmina. Oczywiście możemy ubocznie, ale może niekoniecznie dzisiaj, rozmawiać z deweloperem na temat różnych sposobów rozwiązania problemów, które no, dotyczą zarówno mieszkańców, jak i właściciela tego gruntu. Natomiast w tej chwili mówimy o tym konkretnym przypadku, który został zaproponowany. A ta procedura musi dobiec końca, żeby cokolwiek próbować jeszcze ewentualnie innego robić. Więc proponuję jednak tę dyskusję prowadzić dalej na temat tego, co proponujemy.